Cześć, z tej strony Mailand328, a dzisiaj zrobimy sobie coś niesamowitego. Mam 79999 punktów expa z 80 tysięcy i w tym odcinku ulepszymy sobie konto na 13 level. Akurat tu jest przygotowany request, więc jednego punkta mi brakuje. Jeszcze odsunę skrzynkę. Chyba się pogłoszę, żeby lepiej było to słychać, to ulepszenie. I mam taką zagwozdkę. Czy te punkty, te star pointsy, które zdobywałem, te star pointsy, które zdobywałem, gdy nie miałem jeszcze 13 levela z niektórych skrzynek, to czy one mi się dodadzą, czy będę miał na zero? No dobra. To zaczynamy. Ostatnia karta. Tam. 1 z 1, wow. Jaja jakieś? Serio? Co? Ja internetu nie mam. Dobra, już mam. Jak to w takim momencie? No dobra. I... O, jest. Dobra. King Tower. 131 damage'a. Hit pointsy princeski 3668. Screen. Star pointsy odblokowane. Zamykam. Nie no, jaja jakieś. Ja już zbierałem star pointsy. Serio? No trochę się zawiodłem, ale dobra, pierwsze star pointsy. 7 star pointsów, fajnie. O, no jest informacja. Okej. Teraz zdobywasz star pointsy z ulepszeń i donatowania karty na max levelu. No i... używam je, żeby kosmetyczne zmiany być. No dobra. No to mam 13 level. W końcu. Tylko się trochę boję, że będę teraz ciągle 13 level na arenie spotykał, ale może nie. Zagramy sobie tym deckiem. To jest deck Anaban i Julia. I jest internet? Dobra, powiedzmy, że jest. Jeszcze się pochwalę. Dobra. No come on. Coś nie działa. No nieważne. No to zagramy sobie tym deckiem. I pierwszy raz na arenę wchodzę z 13 levelem konta. To szkoda, że te punkty się nie zaliczyły. A, muszę zmienić na dane komórkowe, bo ten chyba nie wyrabia. Chociaż? No nie, dobrze. Dobra. Jakby to zrobić? No tak. La la la. O kurde, to będzie ciężko ze wsparciem sobie poradzić. O ja. Próbuję tak. Dobra, jestem na zero. Okej, teraz muszę znaczy zniszczyć tego Ice Wizarda jego. Pewnie postawi ten szkieletona. Teraz balon. Nie no, naprawdę. No come on, doleć. Nie doleci. Ajaj.
Riz, teraz jest golem, jak najszybciej. Nie zdążę. I co teraz? Jest golema postawię może. Ice Wizarda. Jakby to teraz zrobić? Może Baby Dragon? I na drugą stronę sobie polecę z balonem. I teraz to teraz. Zap. Dobra, balon leci na wieżę, fajnie. Lumberjack. Ulala. No, balon raz uderzył, no spoko. Teraz muszę jakoś się dostać do tego Sparkiego jak najszybciej. Jakby to zrobić? Maybe this way? O kurczę. Ciężko będzie się przebić. Może tak, na razie bez balona. Bez sensu, całkowicie bez sensu, ale dobra. Baby Dragon walił w wieżę przez chwilę. To jest spoko wiadomość. Tutaj balona szybko przesejkuje. A co teraz? Może tekstę? No i balon nie doleciał jak zwykle. No trudno. No to się muszę teraz pokonać, to nie wiem za bardzo jak. Spróbujmy tak i tak. Dobra. Nie uderzy, dobra. Okej. Dobra, jest. Aj. Ten. Lumberjack przy wieży, dobra. I mamy wieżę. Dobra. Mamy to. Powinniśmy to wygrać teraz już. O kurcz, 40 sekund. Albo wytrzymaj do końca, albo zniszczymy tą wieżę. Teraz balonik. Dobra. Nie tak. No trudno. Dobra, balon... Nie doleci do wieży. Dobra, 20 sekund. Teraz powinien... It's overtime. Tiebreaker znaczy. I powinienem to wygrać. I już to wygrałem. Dobra, spoko. No to fajnie. Dobra, tiebreaker i wygrywam. No dobra. O, i tu będzie 10 star pointsów i tu będzie kolejne 10 star pointsów. Nie no, powinny dość szybko pójść te star pointy. No, muszę ich 15 tysięcy zdobyć, żeby coś ulepszyć na max level. Na star pointy. Na star levele znaczy. Jeszcze sobie tą skrzynkę odbiorę. Jakiegoś nowego nie ma. No trudno. No to kolejna ręka. Zobaczymy, czy te towerki. No będą zabijały chociaż już goblinki na 13 na 2 hity. Bo na razie na 3 zabijały. Dobra, Pekka. Teraz to. Teraz Freeze by się przydał. Kopek też zniszczy Tesla, spoko. Dobra, teraz balon. Nie z tą stronę go rzuciłem, no trudno. Z czym wyjdzie mi? Może zap? A zapuję, może dolecieć. Dolecieć? Tak, doleci. Spoko.
Fajnie. No, balon na 13 to naprawdę jest to. Dobra, Ram Rider, teraz Pekka tutaj pójdzie. Nie, zaraz. Ulala! Zniszczył Ram Riderki. No, Ram Riderka jest mocniejsza niż Hawk trochę. Może by to tak zrobić. Ajajaj. Ciężko będzie. On mi już zniszczył prawie wieżę. A ja jeszcze mu nie. No nie będzie łatwo tą walkę wygrać. Tak się zastanawiam, na którą wieżę teraz iść, czy bronić tej? No nie, nie ma sensu już jej bronić. Kurczę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Dobra, Raider nie zrobi wcześniej dużego damage'a. Teraz Tekka. Kolejny balon. Oj, myślałem, że pójdzie na wieżę. Ciężko, ciężko. Dobra, to będzie przegrana walka niestety. Jeszcze zastanawiam, jak mi to zrobić. Chyba nijak jest. Trudno. Tej walki już nie wygram. No, trudno. Jeszcze jedna. Tak nawet może sobie dobrze radzić, tylko trzeba umieć nim grać i się nauczyć, bo ja mam tak z tymi dekami, że często je zmieniam i przez to słabo się jej kurczę. Teraz ściągnę z tornadem, żeby Tekka dobiła. Dobra, jest spoko. Wizard i... Chyba tak ciemno rzucić Freeza. No nawet spoko. Czy to teraz nie dojdzie do wieży? Dojdzie, spoko. Nawet na dwa hity chyba. Tak. No to fajnie. W tym deku są dwie rzeczy, które mają super duży damage. I Pekka i... I Pekka i Balon. Więc teoretycznie jak sfrizujesz, to jest bardzo duża szansa, że się wygra. A jeszcze na Rage'ach to idzie Lumberjacka. Bo Rage sam w sobie nie jest dobry, ale Rage Lumberjacka, jak jeszcze Lumberjack najpierw coś uszkodzi, na przykład jakąś wieżę czy coś, to już daje radę. Zaraz uderzy? Nie uderzy. A nie, uderzy. Dobra, spoko. Dobra, teraz. Nie, jakoś to... Wybronić! Ajajaj! Ciężko będzie. Teraz nie do wybronienia już niestety, no trudno. A może? Nie. Ej, wybroniłem to. Spoko. Wow. Tego się nie spodziewałem. Naprawdę. No i wieża zniszczyła teraz to. Co ty chcesz gościu zrobić? Tym lepiej beczką nie stać. Nic nie zrobisz tej beczki.
Combat Finisher. Nie no, jeszcze misklik. Dobra, co by tu zrobić teraz? Dobra. Pekka. Aj, źle. Zap. Dobra, teraz to wybronię trochę. Spoko. Teraz balon. I tutaj balon rzucę. Okej, balon raz uderzył niestety tylko. No, no nieważne. Teraz Pekka znowu. Dobra, deska ściągnięta. Teraz freeze. Zobaczymy, co możemy zrobić w ten sposób. Dawaj, dojdzie! Do! Aj, prawie, prawie. No teraz muszę się mieć na baczności, bo nie mam freeza. Freeze, dawaj, freeze, szybko freeze. Dobra, spoko. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, Beczka. Prawie nie dodała obrażeń. Teraz Lumber i balon. Balon i teraz freeze. Freeze, za chwilę, dobra, teraz. I dojdzie, spoko. No, i to właśnie tak się gra tym deckiem. Trzeba poczekać, sfrizować w defensie. Później trochę poczekać, sfrizować w ofensie i się wygra. No. Ogólnie polecam klan Black Angels, Czarne Anioły. Mamy 4300 pucharków wojennych. Może nie jest to jakoś bardzo dużo, ale jest spory win rate na Clone Warze. W każdym sezonie tak naprawdę da się wygrać pierwsze miejsce, skrzynkę pierwszego miejsca. Za pierwsze miejsce. Jak odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. W końcu wbiłem 13 level. No, będę miał się czym chwalić. Trzymajcie się i cześć! Jeszcze jedno. Jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujcie, bo w najbliższych dniach myślę, że pojawi się jeszcze kilka odcinków. Dobra, to cześć!